Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj duża nowość, ponieważ po raz kolejny w historii Tesla zaskoczyła. Zaskoczyła tym, że dzisiaj, czyli 29 sierpnia, mija 10. rocznica tego, jak Tesla postawiła swój pierwszy supercharger w Europie, dokładnie w Norwegii. I ze względu na tą 10. rocznicę, dzisiaj w całej Europie superchargery są za darmo. Od 9 rano do północy wszyscy użytkownicy Tesli mogą w całej Europie ładować się za darmo. I to jest kolejny przykład na to, jak Tesla potrafi uszczęśliwić posiadaczy Tesli. I zobaczcie, właśnie jest w Ludźmierzu na superchargerze i tutaj jest pełno Tesli, wszystkie ładują się za darmo. A ja w tym momencie wracam do Warszawy i jadę odebrać nową Teslę Model Y chyba, albo Model 3 z klientem i zapraszam Was do oglądania. Oczywiście na początku zapraszam Was jeszcze do wypożyczalni EV-Rent, do mojej wypożyczalni, gdzie możecie wynająć taki samochód jak na przykład ta Tesla Model 3 albo inne Y-ki, S-ki, przejechać się. A jak potrzebujecie wsparcia przy procesie zakupu, no to też zapraszam, bo właśnie takie wsparcie jadę udzielić i takiego wsparcia i też pomagamy w leasingach, więc jeżeli potrzebujecie jakąś ofertę leasingową, to też zapraszam do kontaktu w opisie filmu. Gdy wejdziemy sobie w pineskę, widzimy tutaj 0 zł. Cena zmieni się dziś o północy, nawet jest informacja. Informacja o tym, że cena się zmieni. Widzicie, tak jak mówiłem, warunkiem, dostałem ogólnie dzisiaj maila od Tesli właśnie w tej sprawie, że warunkiem tego darmowego ładowania jest to, żeby to było między 9 a 23.59, więc jeżeli zaczniecie sesję rozładowanym samochodem o 23.59, znaczy zrobiliście to, bo widzicie, to już promocja nie obowiązuje, no to można się nawet do pierwszej nocy ładować za darmo i to jest naprawdę coś niesamowitego, bo biorąc pod uwagę tego, ile Tesla ma superchargerów w całej Europie, ile użytkowników, to jest naprawdę mnóstwo pieniędzy, które Tesla dzisiaj rozdaje. I naprawdę to mi się podoba. Już Tesla któryś raz zaskakuje czymś takim. Tak samo przypomnę, jak wybuchła wojna na Ukrainie, to superchargery w okolicach Ukrainy, w tych państwach i w tych miejscowościach blisko granicy były darmowe i to nie tylko dla Tesli, ale też dla wszystkich właścicieli innych pojazdów elektryków, bo Tesla otworzyła je po prostu dla wszystkich, więc to jest fajne. W tym momencie 70% superchargerów w Europie jest dostępne dla samochodów wszystkich marek. W Polsce jeszcze nie, dlatego że jest za mało tych lokalizacji, ale docelowo tak będzie, jak już otworzą kolejny supercharger, że będziemy mieli możliwość ładowania wszystkich pojazdów. A za chwilę będziemy w Tesli, więc też Wam powiem pewne nowości na temat tego superchargera, który w Warszawie będzie wkrótce otwarty. Już niedługo. Zjechałem właśnie na stację Ionity po to, żeby Wam opowiedzieć, co się ostatnio dzieje z Ionity, coś, czego kompletnie nie rozumiem, czyli duże problemy z funkcjonowaniem tych stacji. Naprawdę nie jestem w stanie tego pojąć, jak może być, że tak duża firma, tak dobrze rozwijająca się swego czasu, może powiedzieć firma, może pozwolić sobie na takie fuck-upy, czyli to, że bardzo często spotykamy się z awarią i bardzo często występują problemy. Ja naprawdę bardzo mocno zmieniłem swój stosunek do Ionity przez ostatni rok, bo mam wrażenie, że Ionity ma po prostu gdzieś użytkowników, swoich klientów, dlatego że bardzo często jest dużo problemów, które nie są rozwiązywane. Jak na przykład tutaj jestem teraz na MOPie Nowostawy w kierunku Warszawy. Tutaj są 4 stanowiska, z czego te drugie stanowisko nie działa już jakiś któryś raz. Po drugiej stronie jest, są dwa stanowiska, które też bardzo często nie działają i te awarie, które się zdarzają, są bardzo późno usuwane. Widzę w internecie bardzo dużo osób, które skarży się na działanie stacji Ionity i uważam, że to jest taki trochę przepalony potencjał, bo naprawdę lokalizacje mają dobre, moce mają najwyższe w tym momencie praktycznie na rynku, a nie potrafią obsłużyć w odpowiedni sposób klienta, więc jeżeli to do kogoś trafi, gdzieś ktoś może coś zrobić, to postanowiłem zrobić taki mały apel, bo nie jest dobrze i widzę, że bardzo dużo osób odwraca się od Ionity. Z kolei superchargery Tesli, wracając do tematu Tesli, liczą sobie w tym momencie 9200 punktów w całej Europie i sprawność tych stacji ładowania wynosi 99,95%, czyli tak naprawdę 100% sprawności, cały czas działają i dzisiaj taką informację dostałem od przedstawiciela Tesli, więc się z Wami tym dzielę, ale wyobrażacie sobie mieć urządzenie, mieć produkt, którego sprawność wynosi prawie 100%, czas reakcji jest bardzo szybki, możliwość zdalnego diagnozowania plus technicy, którzy jeżdżą i na bieżąco usuwają awarie, no to jest coś niesamowitego, bo nawet częste awarie superchargera w Krakowie są bardzo szybko usuwane, więc tutaj myślę, że Ionity może dużo stracić na tym, bo naprawdę ma duży potencjał. Jak Tesla otworzy, jeszcze wybuduje kolejne stacje ładowania i otworzy je dla wszystkich posiadaczy samochodów elektrycznych, no to no nie będzie firmy, która będzie w stanie konkurować z Teslą i z jej stawkami. Na przykład teraz stawka wynosi 1,60 zł za kilowatogodzinę w ciągu dnia, w zależności też od lokalizacji, ale bez żadnego abonamentu. To jest dla Tesli, to jest naprawdę stawka, którą jest trudno uzyskać gdziekolwiek indziej, biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o stacjach, które mają 250 kW, a Ionity bez abonamentu ma 350 kW. Z abonamentem jest tam
około złotówkę taniej, ale to nadal jest bardzo drogo w stosunku do Tesli, więc tylko nie z samochodami Tesla robi wielką rewolucję, ale również z infrastrukturą ładowania. Dlatego, jeżeli chcecie kupić samochód elektryczny, to weźcie też to pod uwagę, gdzie będziecie się ładować, jak dużo podróżujecie, to na ten moment nie ma lepszego rozwiązania niż Tesla i jej supercharger. W Polsce jest to mała ilość, ale za chwilę zobaczycie kolejny, największy, który za chwilę będzie uruchomiony. Dojechałem już do Tesli, Konrada nie muszę wam przedstawiać. Dobry. Konrad dzisiaj odbiera Tesla Model Y, a pamiętacie, że Konrad miał Tesla Model X. Konrad, wytłumacz teraz wszystkim, dlaczego sprzedałeś X-a LED na rzecz Y. Względy ekonomiczne, uważam, że to auto jest za drogie jak na to, co oferuje. To po pierwsze. Dwa, że przyspieszenie mi się znudziło, bo po pół roku w ogóle nie używałem tych trybów. Trzecia sprawa, że no jednak nie do końca uważam, że to auto było dobrze wykonane jak na to, ile kosztowało, a uważam, że Y, biorąc pod uwagę dotacje, to, że upolowałem Long Range'a w lepszej cenie, bo było 20 tysięcy rabatu, to, że to auto będzie miało podobny zasięg i myślę, że będzie zupełnie wystarczało, no to po prostu redukcja kosztów, ekonomia, no i stosunek ceny do jakości na lepszym poziomie. A jeszcze pytanie o odbiór samochodu, to jest twoja trzecia Tesla, którą odbierasz w salonu. Jak oceniasz jakby cały proces odbioru, czy jest lepiej, gorzej, czekasz długo dzisiaj? Znaczy tak, pierwszą Teslę to w ogóle nie czekałem, to było od ręki, druga była też nieźle, bo czekaliśmy chyba około 20 minut, bo razem odbieraliśmy. No teraz troszeczkę dłużej, no ale jakby rozumiem to, że sprzedaż się zwiększa, moce przerobowe salonu się zbytnio nie zwiększyły. Wydań było, z tego co się dowiedziałem, 75 dzisiaj, więc to jest naprawdę dużo. Czekam już 40 minut, ale myślę, że do 20-30 minut już wyjadę, więc no nie jest źle. Także sumarycznie nie ma dramatu, natomiast przygotujcie się na chwilę oczekiwania, no bo to nie jest proces od ręki, w ten sposób powiem. A tutaj mamy supercharger, o którym mówiłem, największy w Polsce, który ma 14 stanowisk. Oprócz tych stanowisk, które widzimy tutaj, mamy też dwa stanowiska serwisowe, które są tam z tyłu. Tutaj i tutaj. I to, co zauważyłem, że w ostatnich dniach Tesla zaczęła usuwać stąd samochody, bo jeszcze niedawno można było tutaj parkować. Teraz wszystkie samochody stąd już wyrzucają. Tutaj jeszcze dwie Tesle zostały. No i to może oznaczać, że wkrótce będzie już on sprawny. Problem, z tego co wiem, wynikał z tego, że Urząd Dozoru Technicznego się opóźniał i supercharger był już gotowy, wbudowany i sprawny już od dawna, ale niestety trzeba było czekać na taką instytucję, która chyba tylko w Polsce funkcjonuje i tylko w Polsce odbiera stacje ładowania, które są podłączone przez wykwalifikowanych elektryków, a potem jeszcze ktoś to musi sprawdzić, czego nie rozumiem, bo to bardzo mocno opóźnia proces. No ale miejmy nadzieję, że już za tydzień będą one wolne. Szkoda, że dzisiaj nie są, bo dzisiaj, tak jak mówiłem, no jest darmowe ładowanie, więc fajnie by było, żeby każdy mógł się naładować. Samochody w Tesli wyjeżdżają zazwyczaj na około 30-40%. Wczoraj miałem klienta, który wyjechał na 100%, bo akurat udało się ekipie podładować. No ale jednak nastawcie się, że jak tutaj będziecie odbierać samochód, że one nie będą naładowane i będziecie musieli jechać na pobliską ładowarkę, polecam Orlen, który jest z tamtą stronę, albo po drugiej stronie na ulicy Godezyjnej jest Decathlon i tam mamy 6 ładowarek maksymalnie do 80 kW. No ale pewnie jak będziecie odbierać samochód za tydzień, dwa, to już będą superchargery działały, więc albo Tesla będzie dawała samochody naładowane, albo będziecie mogli sobie od razu podłączyć i w trakcie ładowania obejrzeć samochód, czy nie ma żadnych szkód, no i wyjechać w pełni naładowanym. Ja wam jeszcze raz przypominam, że mam taką usługę wsparcia przy zakupie samochodu i leasingi, więc jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia, to zapraszam. Przypomnę wam jeszcze o promocji na lodówkę, która jest przez kilka najbliższych dni. Na stronie evpark.shop, w moim sklepie, możecie kupić lodówkę taką na wymiar do Tesli Model Y. Do filmu was odsyłam tutaj na górze, gdzie pokazuję dokładnie, jak ta lodówka wygląda. Konrad już po odbiorze, wszystko ok? Tak, jest nieźle. Jest tylko jedna mała wada i to naprawdę drobna, mianowicie zniszczona felga, ale to tak nieznacznie. Zgłaszam to w aplikacji, będzie pewnie wymieniona. To jest delikatna rysa i przecięta opona, no ale to nie jest dramat. Jeśli chodzi o spasowanie, porównując wszystkie inne Tesle, które odbierałem, naprawdę jest dobrze. Zderzaki dobrze spasowane, wszystko jest równe, środek perfekcyjny, nowy fotel w ogóle z Giga Berlin, więc wygodniejszy niż w trójce miałem. No zapowiada się dobrze, mam nadzieję, że będzie się jeździło niezawodnie i... Ale widać tam poprawę jakości, nie? Widać, bardzo. My teraz wybraliśmy trójkę Performance, właśnie jedziemy z klientami na ładowarkę, bo pamiętajcie, że u mnie też macie darmowe ładowanie, jeżeli skorzystacie z usługi wsparcia. I właśnie jedziemy sobie ją oglądać na ładowarkę, ale na pierwszy rzut oka jest naprawdę wszystko idealnie. Właśnie odjechał klient, Tesla Model 3 Performance, zadowolony. Lubię to robić, bo ta radość podczas odbioru samochodów daje mi takiego powera do działania, że po prostu to jest niesamowite. Właśnie tutaj skończyliśmy szkolenie na ładowarce przy Decathlonie, gdzie naładowaliśmy samochód do 100% i pojechała kolejna Tesla do Olsztyna.